Cześć, dzień dobry. Z tej strony Marta Florkiewicz-Borkowska, czyli pani Flobo. Słuchajcie, dzisiaj chciałabym wam pokazać, jak w NIRPodzie skopiować slajdy z jednej prezentacji do drugiej. W tym celu, słuchajcie, jestem, jak widzicie, zalogowana na moim koncie, ale mam otwarte dwie zakładki. Jedna zakładka to moja nowa testowa lekcja, którą przed chwilą zaczęłam tworzyć na potrzeby teraz tego. E, krótkiego tutorialu. Jak widzicie, zrobiłam takiego powitalnego gifa i sobie zrobiłam wycieczkę wirtualną do Santorini w Grecji, a bo akurat chciałabym się tam właśnie teraz znaleźć. No i teraz tak sobie myślę, że w innej prezentacji mam taki fajny slajd zrobiony z podróżującą marchewką i tam chodzi o to, żeby ona jakąś myśl na Nowy Rok na przykład powiedziała i chciałabym właśnie tą marchewkę wykorzystać w, w, w aktywności następnej. A nie pracuję teraz na tym komputerze, gdzie mam to zdjęcie z marchewką, więc chcę sobie ten slajd po prostu przekopiować. No to przechodzę na tą drugą zakładkę, gdzie mam to moje konto otwarte i widzicie podgląd do wszystkich, e, wszystkich moich tutaj lekcji, prezentacji. I sobie pamiętam, że to jest w tej lekcji na nowy start, na nowy rok. Naciskam Edit. I wchodzę do tej lekcji. Mam tu slajdy. O, dobra, jest tutaj moja marchewka. Słuchajcie, na, klikam na ten slajd. Aż zrobi się pomarańczowy, no i później klikam jeszcze raz prawym przyciskiem myszy i mam tutaj takie okienko, gdzie mogę nacisnąć kopi. Możecie też skorzystać z tego u góry, kopi. To, 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 to też działa. Ja naciskam tu kopi i przechodzę do okienka, gdzie mam otwartą tą nową prezentację i naciskam u góry Paste. I zobaczcie, że się pojawia. Mogę teraz kliknąć. I mogę edytować ten slajd. I na przykład yy, i na przykład ja już nie chcę, żeby to była myśl na nowy rok, bo po prostu po tej wizycie w Santorini chciałabym, żeby, żeby teraz po prostu napisali uczestnicy, uczniowie jakąś swoją po prostu refleksję. Natomiast niestety nie jestem w stanie zmienić nic tutaj w tym. Dlatego, że ten tekst już, już, już miałam wcześniej, więc to jest jako obrazek w ogóle dodane zdjęcie yy, po prostu ode mnie z komputera. Ale mogę zmienić layout. Zobaczcie, mogę zrobić, żeby był tylko jeden element. No I tak to zostawię, że jest tylko jeden element. Więc ten skopiowany slajd mogę edytować. I tak to się właśnie robi. Mogę go oczywiście podświetlić i mogę go usunąć. I słuchajcie, tak samo mogę zrobić na przykład, nie wiem. Mam jakąś fajną ankietę, tak? No to dobra. E, biorę tą ankietę, naciskam copy. Teraz pokazuję Wam, jak u góry to działa. E, klikam po prostu Paste i widzicie, że się pojawia. A nie, pojawiło się to samo. Usunę delete. Coś mi nie zaskoczyło. Jeszcze raz. Kopi i zobaczymy. O, jest. Teraz zadziałało. Trzeba dokładnie nacisnąć ten przycisk. Kopi. I później paste, żeby to wyszło. Najlepiej, żeby do paste nie było podświetlone. Tutaj nie tylko, po prostu klikamy. No i w ten sposób, zobaczcie, możemy wykorzystywać jakieś slajdy z innych prezentacji, a nie tworzyć od nowa. Oczywiście, moją prezentację, tą testową, zapisuję. No i, i myślę, mam nadzieję, że, że znacznie ułatwi Wam to pracę. Serdecznie, pozdrawiam.